Witam wszystkich bardzo serdecznie, szanowną Polskę, z tej strony Szparu i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii Speedrun. Jak widzicie tutaj na zegarze już mam nieco mniej czasu od mojego rywala, ponieważ tutaj miałem pewne problemy z rozpoczęciem nagrywania w OBS-ie, ale już jesteśmy, ustawiłem sobie też głos w Audacity, także będę go potem przemontowywał, ulepszał. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz w odcinku rankingu 1450 a 1500, także jeżeli jesteście chętni i chcecie zobaczyć w jaki sposób tutaj ogrywam rywali, no to zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji i zapięcia pasów, bo dzisiaj będziemy robili ostrą przewózkę naszemu rywalowi. Także lecimy, pierwsza partia po ruchu E5. Wiadomo jest to, że naszym wyborem debiutowym będzie oczywiście Gambit Duński. Gambit Duński, który powstaje po oczywiście przyjęciu tej ofiary, bijąc pionka na D4 z późniejszym C3. Natomiast jak widzimy, rywal w tym momencie decyduje się na coś innego. Decyduje się na automatyczne wyprowadzenie gońca na pole B4 w celu dania szacha na króla, ale rywal zapomniał, że mam teraz pioneczkę, który może teraz przed tym szachem zasłonić się, oczywiście. I to zmusza rywala do odejścia ponownie tą samą figurą, co nie jest pożądanym efektem w debiucie, ponieważ teraz, jak widzimy, to wisiały dwie figury, goniec i pionek. I generalnie, kiedy goniec odejdzie, po prostu teraz mogę zdobyć kolejnego pioneczka. Kolejnego, pierwszego pioneczka, można powiedzieć, zasadniczo. No, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie będzie ostatni z nich, których będę miał przyjemność wziąć. Okej, rywal zaczął skoczyć C6 z możliwości odbicia pionka na E5. Tutaj rywale już 1455 widzę, że mają tą tendencję do rozwijania figur, także jeżeli aspirujecie o taki ranking, no to widzicie, co musicie w swoich partiach poprawiać, czyli przede wszystkim maksymalnie starać się rozwijać lekkie figury i przede wszystkim nie podstawiać pionków centralnych, o których wiemy tyle, że ich wartość jest dużo większa od właśnie przykładowego pionka bandowego. Dobra, mówiłem o rozwijaniu lekkich figur, natomiast ten ruch, ostatni ruch rywala, szczególnie H5, no uważam, że nie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego? Ponieważ ruch H5 nie jest to posunięcie, które w jakikolwiek sposób walczy o centralne cztery pola w centrum, które no rzeczywiście to my jesteśmy stroną, która nad nimi włada. No i też ten pionek na H5 za bardzo wiem, po co on zmierza do przodu, dlatego rozwiniemy po prostu kolejną figurkę. To jest goniec, który będzie wraz z hetmanem, oczywiście na polu D5 i na polu D6, starał się atakować na punkt F7, czyli taką największą słabość u rywala w obozie czarnych. Także posunięcie D6 w porządku, ruch, rywal musi wyprowadzić swojego białopolowego gońca, także można powiedzieć, że ten ruch H5 możemy rywalowi wybaczyć w jakiś sposób. Okej, rywal chce nam wbić również pionka, także musimy to napięcie w centrum rozluźnić. Generalnie, kiedy wszedłem hetmanem na pole D5, to niestety, ale rywal zawsze ma taką opcję, jaką jest goniec E6, żeby mi tego hetmana stąd wyrzucić, także dlatego nie zastosowałem tej możliwości. Okej, rywal teraz wiąże naszym swoim gońcem oczywiście naszego skoczka. I w tym momencie wydaje mi się, że powinienem zrobić to, co umiemy robić najlepiej, czyli zadawać pytania. Zadajemy pytanie posunięciem H3. Nie mam tu jeszcze króla zruszowanego, także nie dostanę mata. Wprowadzamy hecia do gry, wraz z gońcem atakujemy punkt F7, żeby tutaj zamatować chamsko naszego rywala, ale on się oczywiście broni. Oczywiście popatrzcie, że ja nie wyprowadziłem tego hetmana samemu, bo tak mi się spodobało, tylko to była reakcja na ostatni ruch rywala. No, rywal zbił gońcem, ja nie chcę odbijać pionkiem, bo to osłabi moją strukturę, dlatego no, wprowadzam hetmana do gry, kiedy jeszcze moje figury nie są rozwinięte, ale oczywiście bicie pionkiem byłoby strategicznie bardzo drastycznym ruchem. Dama F6, w porządku, posunięcie. Teraz mamy dwa sposoby na rozegranie tej pozycji. Albo możemy po prostu wymienić hetmany na punkcie F6, tylko to wprowadzi rywalowi skoczka do gry za darmo, za jedno tempo. Dlatego ja prawdopodobnie mimo wszystko zdecyduję się na wprowadzenie skoczka do gry, żeby to rywal był stroną, która musi na moich zasadach podjąć pewne niedogodności, wiecie? Dlatego okej, rywal teraz atakuje dwie figury, hetmana i skoczka. Obie te figury są bronione, natomiast wiadomo, że skoczkiem nie chcemy, żeby rywal nam zbił hetmana, dlatego wymienimy teraz na polu F6. I kiedy rywal prawdopodobnie powinien teraz zbić skoczkiem, no to trzeba się prawdopodobnie cofnąć albo zbić kolejnego pioneczka. Ja w tej sytuacji, jeżeli rywal nam zbije gońca, my mamy możliwość odbicia tego gońca skoczkiem, czyli wymiana 3 za 3 powinna być w porządku, dlatego po prostu decyduje się na odbicie pionka C7 i zwiększenie swojej przewagi materialnej. Okej, rywal nie podjął tego zadania, to teraz wydaje mi się, że mogę dać szacha na punkcie B5. Wcześniej stał tu pionek, który mógłby nas pokarać ruchem C6, tak jak my to zrobiliśmy wcześniej. Natomiast rywal odchodzi pasywnie królem, dlatego ja po prostu teraz zrobię sobie roszadę. Mógłbym teoretycznie trzymać króla w centrum, ale pole E2 właśnie na przykład na taki przypadek mógłby być dobrze wykorzystany dla naszego białopolowego gońca. I wydaje mi się, że właśnie idealnie teraz timingowo się złapaliśmy. Teraz wydaje mi się, że największą słabością w naszej pozycji jest niedorozwój skrzydła hetmańskiego. I widzimy, że rywal atakuje pionka E4 i nasz skoczek go broni, także my tym skoczkiem nie chcemy odejść. A inną przekoną, na której może nasz gońc stanąć, jest to ta przekona. Przepraszam bardzo, jest to ta przekona C1, A3. Dlatego moim ruchem jest po prostu B3 z planem postawienia gońca na czarnym polu A3 z szachem na króla.
I przy okazji teraz wieże się widzą, także harmonia zapanowuje w naszym obozie. Okej, teraz jeżeli nie bylibyśmy uważni, to możliwe, że duży procent osób, którzy oglądają ten filmik, nie wiem, czy to jesteś akurat ty, widzu kochany, zbiłoby na G4, co ja uważam, że to jest spory błąd, ponieważ po odbiciu pionkiem, kiedy wieża na linii H by się otworzyła, nasz król bardzo byłby niepocieszony z tego powodu. Także ja po prostu przepycham pionka na H4, żeby nie dać rywalowi możliwości otworzenia linii H dla swoich wież, bo tutaj bardzo szybko te wszystkie figury zaczęłyby sprawiać dużo problemów. Okej, ale rywal teraz idzie dalej za ciosem, tylko że wydaje się, że w tej redakcji to linia F jest na moją korzyść, ponieważ ja mam wieżę na linii F. Okej, szach trzeba odejść królem, nie na H2, bo podeszliby się pod szacha na skoczku, który i tak wiemy, że chce tu wejść. Okej, możemy wymienić tego skoczka. Jak odbije pionkiem, to ta linia H już nie będzie taka groźna, bo mój pionek z G3 bardzo ładnie blokuje tę wieżę z H8, prawda? Także tu nie ma problemu. Dobra, tu będzie groził skoczek F2 prawdopodobnie. Będzie go się o skoczek F2 i nie wiem, czy tutaj nie będą jakieś małe problemy po mojej stronie. Ponieważ skoczek F2 potem z planem skoczek G4 może być nieprzyjemne. Dlatego ja po prostu zagram skoczek C4 w tym momencie z atakiem na gońca. Prawdopodobnie rywal musi zagrać skoczek F2, po czym zagram król H2 i zobaczymy, czy rywal będzie w stanie wykombinować, że kiedy wróci, to ja prędzej czy później będę musiał po prostu zwrócić mu wieżę za tego skoczka, jeżeli nie będę chciał remisu. A oczywiście tego remisu chcieć nie będę, czyli tutaj będę chciał po prostu zbić tego skoczka na F2, po czym wprowadzimy kolejną figurę do gry, jaką jest wieża z A1. I lepiej to zrobić przy królu na H3 niż na F1, na H1, bo teraz ten pioneczek z G3 jest dużo lepiej broniony, widzicie? Także to nie byłby dla mnie problem. Okej, teraz zagramy sobie tak. Mamy masę pionów więcej, także mnie to za bardzo nie rusza, że nie mam tej wieży. Teraz generalnie wisi goniec, odchodzimy skoczkiem, żeby go nie stracić. A po odejściu gońca teraz widzimy, że skoczek wraz z wieżą będzie patrzyło na punkt F7. Czyli możemy zbić na F7 i po król G6 przykładowo zbijemy królem na G3 i mamy kolejną figurkę więcej. Wieża G8 spoko, my teraz puszujemy po prostu pionka E, żeby doprowadzić go do króla. Ważne jest to, żeby wieża była broniona cały czas przez skoczka. Król przykładowo może wylądować na polu F4, żeby tu próbować jakieś siatki matowe na naszym rywalu przeprowadzić. Okay, król do przodu. Wiemy, że król w końcówce jest jedną z ważniejszych figur. Także po prostu my dalej puszujemy piony. Prawdopodobnie poleci grono szachów. Król F6 teraz, kiedy rywal da szacha, to mamy zasłonę skoczkiem. Po czym okazuje się, że ten król nie ma dla siebie żadnego pola. Także król bije F5, teraz bardzo ładny mat. Jeżeli się uda, to będzie gonić C1 i po zasłonce wieżą. To będzie jeszcze ruch. Oczywiście król F6. Trochę się pobawimy z rywalem, bo jego jedyne ruchy to są pójścia pionkiem do przodu, no rywal nie da nam tej możliwości i może lepiej, nie ma co się nad rywalem tutaj znęcać psychicznie i fizycznie. Także pierwsza partyjka w gamicie duńskim na przywitanie dla widza, oczywiście wygrana w fajnym stylu, pokazanie, że nawet bez jakości można spokojnie nawiązywać walkę z każdym, niezależnie od poziomu. Okej, D4, skoczek F6, gram tak również w każdej swojej partii, niezależnie czy to gram z kimś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z szachami, czy nawet jest Magnusem Carlsenem, aczkolwiek z nim nie miałem możliwości się w tym wariancie jeszcze przetestować. Okej, rywal ustawia domek i to taki domek bardzo solidny, bym powiedział. Dobra, zgodnie z obroną Benoniego my gramy sobie tutaj przez D6 i przez G6 po prostu i rozwijamy gońca na długiej przykątnej, stawiamy go na punkcie G7, roszujemy w krótką stronę i to powinno nam dać przynajmniej przyzwoitą pozycję. Długoterminowo staramy się dojść do otworzenia przykątnej G7 A1, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał naszego czarnopolowego gońca, a na ile nam się to uda, to zobaczymy w parunastu następnych posunięciach, w zależności od tego też, jak rywal będzie ambitnie bądź mniej ambitnie podchodził do tej pozycji, także jestem niezmiernie ciekaw, na jaki plan wpadnie tutaj rywal. Dosyć istotne jest to, żeby ten pionek stał właśnie na D6, a nie na D5, bo wbrew pozorom, jeżeli ten pionek stoi na D5, to w przyszłości skoczek z F3 bardzo chętnie ląduje na polu E5 właśnie, a kiedy ten pionek stoi na D6, to on nie daje rywalowi tej możliwości. Także tutaj generalnie widzimy, że pole E4 i tak pionek z D5 nie miałby nad nim zbyt dużej kontroli, bo tu są aż dwie figury, które również na te pole patrzą. Okej, roszadka. Bardzo logicznie gra mój rywal na razie. Trzeba przyznać, ustawił taką strukturę z obrony słowiańskiej. Jeżeli by się odwrócili kolory, to teraz czarny białymi zawodnik gra obronę słowiańską i to taką z krwi i kości. Zagrałem skoczek D7, pomyślicie, że gońca zablokowuje sobie, ale podobnie jak w tamtym przykładzie gońca będę wystawiał na długą przekątną A8 H1, wiecie, żeby tutaj siać spustoszenie na długiej, wykorzystując fakt, że teraz te pola w ogóle nie są praktycznie zajęte przez piony w centrum, także ten goniec na B7 będzie po prostu bardzo aktywną figurą, w przeciwieństwie do gońca, który na ten moment się wstrzeliwuje w pionki D4, C3. Okej, wieża E1 z planem prawdopodobnie E4, ja realizuję naszą strategię dalej. No, rywal trzeba przyznać, że gra bardzo, bardzo solidne szachy.
Jeżeli zagra E4, to myślę, czy nie spróbować zagrać E5, żeby nie dać rywalowi możliwości zagarnięcia centrum, bo jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, a zakładam, że część z Was na pewno je oglądała, to wiecie, że nie powinniśmy dawać rywalowi możliwości zagarnięcia centrum z jeszcze możliwością zdobycia na nim tempa, czyli przykładowo ruch E5 wchodzi w tą definicję, ponieważ atakuje naszego skoczka, co sprawia, że nasz skoczek musi odejść i jeszcze ten pionek może pójść jeszcze dalej, także staramy się tego typu sytuacji unikać. Natomiast oczywiście czasami niestety nie mamy na to wpływu, bo rywal nas nieco przechytrzył w debiucie, bądź właśnie w grze środkowej, no i niestety czasem trzeba taki na swoich barkach nieść takie strategiczne problemy. Okej, dama E2 i generalnie ja chcąc wykorzystać fakt, że rywal nie idzie tym pionkiem E, to teraz ja spróbuję pójść pionkiem E, żeby może w przyszłości zagrozić rywalowi dojściem nawet na pole, bym powiedział nawet na pole E4 tym pioneczkiem, żeby po prostu związać skoczka z gońcem, zdobyć jedną z figur i mieć dużą przewagę w partii. Także popatrzcie, gramy czarnymi, już mamy dwa pionki wyżej od naszego rywala i to nie jest dla niego zbyt optymistyczny scenariusz. Na pewno nie jest to zbyt ambitny scenariusz, bo okej, to może nawet ta pozycja może być nawet troszkę lepsza dla białego, ale jeżeli gracie troszkę w szachy, to wiecie, że raczej będziecie być stroną, która ma więcej przestrzeni. Okej, rywal po ruchu 4 wiadomo, nie zdobędziemy figury, ale zdobędziemy pole E5 dla naszego skoczka i teraz jesteśmy stroną, która spycha naszego rywala, no i już powoli przejmujemy kontrolę nad kolejną częścią szachownicy i stwarzamy problemy, bo teraz nie wiadomo, gdzie rywal ma odejść tym skoczkiem. No i okazuje się, że odchodzi na dość złe pole, ponieważ z tego pola skoczek może pójść na E4, ale mamy aż dwóch obrońców pionka E4, także kiedy zadam mu pytanie ruchem H6, tak samo jak robimy to w przypadku, kiedy na tym polu G5 ląduje goniec, to szybko może okazać się, że pole F7 jest jedynym polem, na które skoczek może pójść, po czym nastąpi wymiana dwóch figur lekkich u naszego rywala za moją wieżę i pioneczka, czyli raczej przy tak dużej ilości figur na szachownicy raczej powinien być to... Raczej powinno mnie to faworyzować oczywiście, także zobaczymy, na co się mój rywal zdecyduje w tej partii. Zdecydował się na pójście na niekorzystną dla siebie wymianę z dwóch skoczków za skoczka i pionka, jeżeli rywal teraz zbije na E4. No, nie zbije, ale my mu zbijemy, także po prostu zbiliśmy na D2 i figurek zostaje 3 u nas, 2 u rywala, a u rywala zostaje jeszcze pionek E, którego rywal nam zdobył, także całkiem przyjemna sytuacja, jeszcze udało się wygrać, rywal złożył broń. Trochę szkoda, można było dalej popróbować realizować przewagę, ale lecimy z następną partyjką. Także E4, E6, o i tutaj generalnie nagrywam ten odcinek po Mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych i szybkich i chciałbym powiedzieć Wam i podzielić się informacją, że podczas swojego turnieju grałem obronę francuską białymi dwa razy z zawodnikami, z dwoma arcymistrzami, jednym z Polski Jackiem Dańskim, z drugim Sumec, taki arcymistrz też 2600 w ogóle. I w obu partiach zagrałem repertuar gambitomaniaków, także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie proszę w komentarzu może gambitomaniacy albo coś, żeby było jasność i klarowność, kto z nas należy do tej familii. No bo dosłownie teraz w tym momencie leciałem B4, także to co pokazywaliśmy sobie na streamach, na odcinkach, zrobiłem to samo na jednej z najważniejszych imprez w Blitza przez ostatnie lata, w jakich grałem. Także to nie jest tak widzowie, że ja pokazuję Wam rzeczy, których nie gram. Okej, w większości może nie gram, ale przykładowo ten wariant na tyle mi się spodobał i na tyle on jest dziki sam sobie i ten goniec C8 jest na tyle słaby, że naprawdę można próbować go grać niezależnie od poziomu. Niezależnie od poziomu, czyli pewno z laikiem do bycia prosem, półprosem, kimkolwiek, gyrosem nawet. Okej, skoczek C6, ale moim planem jest to, żeby zagrać C3, D4, ale żeby rywal nie miał możliwości mi tego centrum podważenia, czyli żeby miał taką bardzo zdrową strukturę pionową w właśnie tej części szachownicy. No rywal prawdopodobnie powinien teraz którąś z tych figurek zbić na B4. Zazwyczaj biją gońcem i po ruchu C3 odchodzą na jedno z pól albo A5, albo E7, w zależności od swoich tam preferencji debiutowych bądź intuicji. Okej, dokładnie tak, C3. Też wiem, że na F8 jest bardzo ciekawe odejście, ale mało kto się na nie decyduje, no bo nie jest to intuicyjne, żeby wracać gońcem na pole startowe, jeżeli mamy do wyboru jeszcze właśnie raz, dwa, trzy inne pola. Tylko gońce jest o tyle niefortunne, że podchodzi pod mój plan gry, czyli ja i tak chcę zagrać D4, a robię to z tempem na rywalu, a rywal powinien prawdopodobnie mieć bardziej na uwadze, żeby rozwijać się figury niż oddawać mi tempa. Goniec zawsze w tej strukturze ląduje na polu D3. Chcę, żebyście mieli tego świadomość właśnie, że to jest jedyne tak naprawdę prawidłowe dla niego pole. I teraz musimy zadecydować, gdzie wyląduje nasza reszta figur. Generalnie na pewno skoczek wyjdzie albo na E7, albo na H6. O, chyba że zagra rywal F6, czyli taki... Trzeba przyznać, że dosyć dobry ruch w tych pozycjach. I ja właśnie również nie lubię, jak mi tak grają.
Ale trudno, trzeba sobie z tym radzić. Ja generalnie teraz po prostu zagram skoczkiem na A3, ponieważ dla naszego skoczka to jest najlepsza droga, żeby ten skoczek jego przebył za pomocą ruchów skoczek B5 i skoczek D6. I to sprawia, że jest to dosyć nieprzyjemny scenariusz dla mojego rywala, chyba że uda mu się zrobić roszadę do tego momentu, ale to już nie jestem tego taki pewien. Teraz, jeżeli zbiję pionkiem na E5, to odbijam swoim pionem, żeby nie dać rywalowi możliwości wyprowadzenia skoczka na pole F6. To jest bardzo istotne. Możliwe, że będę w stanie wam to wytłumaczyć na przykładzie po prostu, dlaczego aż tak dla mnie to jest ważne. Przewiduję teraz ruch skoczek z G na E7, jeżeli mnie tutaj nie myli intuicja. Ok, jest A5. Ok, zatem na pionka C3. Jeżeli wy myśleliście, że taki ruch właśnie zagra rywal, no to szacun dla was. Widocznie lepiej wam wychodzi przewidywanie, ale ja realizuję swój plan i to nie jest nic dla mnie groźnego, ponieważ teraz skoczek z B5 pełni dwie funkcje zamiast jednej, czyli broni pionka z C3, a jeszcze robi to, co wcześniej, czyli wchodzi, grozi wejściem na pole D6 z możliwością zderoszowania czarnego króla, także sytuacja obopólnie korzystna dla na moją korzyść, rzecz jasna. I zobaczymy, na co zdecyduje się nasz rywal w tym momencie. Goniec C7, czyli rywal przyznaje się do błędu. Jest to chyba ok podejście z jego strony, tak szczerze wam powiem, bo nie widziałem nic mądrzejszego, żeby rywal mógł wykombinować. I przy okazji rywal atakuje pionka E5 już dwukrotnie, a ja tylko raz bronię. Także musimy wprowadzić kolejną figurę, która ma za zadanie właśnie obronę pola E5. No i tak mi się wydaje, że tą figurą jest nasz oczywiście hetman. Hetman na polu E2, także A6. I to jest bardzo ciekawy temat, bo często rywale będą grali wam ten ruch z myślą, że muszą odejść skoczkiem, a okazuje się, że w tym wariancie wcale to nie jest prawda, ponieważ po zrobieniu roszady, jeżeli rywal po prostu zbije nam skoczkiem na B5, to pożegna się ze swoją wieżą i dopiero kiedy goniec wyjdzie na D7, żeby połączyć hetmana i wieżę, albo zagra rywal wieża B8, to wtedy dopiero ten skoczek będzie musiał się określić, dokąd zmierza. Do tego momentu, kiedy rywal tego nie zrobi, no to rywal musi, no nie ma takiego łatwego, nie ma takiego łatwego zadania w tej pozycji. Dobra, skoczek na E7. Ja bym teraz sztuczkę przeprowadzić, taką nieco z wyższego poziomu, zagrać goniec A3, bo dlaczego na wyższym poziomie? Ponieważ rywal może zbić mi skoczka i wtedy nie mogę zbić wieży. Jeżeli nie złapiemy faktu, że po goniec A3 AB możemy zbić na E7 z groźbą zbicia jeszcze hetmana, jak rywal odbije hetmanem, to wtedy bijemy wieżę na A8, ponieważ już tego gońca nie będzie, bo on znika, to jest git. A jeżeli tego nie widzimy, to proponowałbym zagrać po prostu skoczek D4 albo zbić czarnopolowego gońca, który jest duszą tej pozycji, wiecie? Pyk, 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 pyk. No ja się zdecyduję na goniec A3 i po AB. Goniec bije E7, wieża bije A1, goniec bije D8. Chociaż wtedy jest wieża bije F1. O kurde. Ty, co ja odwaliłem? Widzowie, ja chyba powinienem zbić na C7 i tak jak powiedziałem wam, że co wy byście powinni zrobić, to ja sam tego nie zrobiłem. Czekajcie, jak to wyjdzie? A nie, no jest okej, bo ja wezmę. Ja zdobędę hetmana, zawierzę i czarnopolowego gońca. No dobra, to nie jest źle, ale no, ten sposób liczenia nie był może zbyt udany po mojej stronie, muszę przyznać. Także przepraszam was za to najmocniej. Okej, rywal się zdecydował na bicie, bijemy hetmana. Królem odbijamy, żeby hetmana zostawić nieco bardziej w grze. No i na końcu tego wariantu chyba bijemy na B5, co? Nie jest to taka prosta pozycja, aczkolwiek królem bym nie bił, bo ten król chce pójść bardzo na królewskie skrzydło, wiecie, żeby tutaj się czuć bezpiecznie. Okej, do tego momentu rywal grał bardzo dobrze tą partię. Ja teraz nie zauważył, że mam dwie figury, które bronią, a on tylko jedną, która broni. Także po prostu możemy ciachnąć i wygrać tą partyjkę. Także udało się. Ale trzeba przyznać, że Kwibas, tak się czyta jego nick chyba, zagrał naprawdę bardzo, bardzo dobrą partyjkę. Okej, E4. Lecimy z Sycylijską, z Justinem 0999, 1480. My jesteśmy na półmetku naszego speedrunu. Zagramy sobie może wariant smoczy. Dawno nie było. Także G6. Goniec C4, goniec G7. Dopiero teraz zagramy E6, kiedy mamy już postawionego gońca na polu G7. Pamiętajcie, żeby nie ustawiać tak pionków, że tak powiem, jak ser, jak dziury w serze, bo potem się okaże, że rywal może bardzo łatwo je wykorzystać. Ale w tym przypadku idealnie teraz znajdujemy wypełnienia dla tych naszych dziur i jesteśmy w stanie szybko zrobić roszadę, żeby uciec rywalowi spod kosy. Także lecimy rożka. Zaraz zagramy A6, żeby zabrać bardzo wrażliwe pole D5 i zabrać możliwość skoczenia na D6, bo w Sycylu wiemy, że to jest duży problem. Także po prostu ruch A6 teraz jest posunięciem, który mam na myśli.
E5. Czyli rywal stara się teraz wrzucić skoczka na E4, także my nie chcemy takiego pionka tu tolerować. I musimy go podważyć za pomocą posunięcia D6. Za pomocą pionka D6, żeby jak najszybciej tego pionka zrzucić stąd. Nie F6, bo generalnie ruch D6 sprawia, że otwieramy pozycję w centrum i nie zamykamy tego gońca i jest git. A właśnie F6 by było dosyć ryzykownym podejściem. Tak po prostu nie ma potrzeby w tym momencie osłabiać naszego króla. Okej, dama G4 w porzo, ale nie widzę sensu, bo te nasze pionki po białych polach, które są jak skorupa, można powiedzieć. Także po prostu zbijamy teraz na E5, jeszcze mamy gońca, dwie figury, które atakują, jedna, która broni. Także tutaj nie widzę za bardzo idei za tym posunięciem, tym bardziej, że wisi jeszcze skoczek. O, rywal go obronił, także chwała mu za to. No i teraz wracamy na pole G7, żeby nie dać rywalowi możliwości wejścia na pole H6 w tej pozycji. No i teraz już pozbyliśmy się dwóch centralnych pionów u rywala, u nas tylko jeden spadł. Także zaraz może jakiś ruch E5, może B5, żeby tego gońca wyrzucić. I dopiero wtedy potem E5, bo wtedy ten goniec by patrzył bardzo nieprzyjemnie na tą przekątną. No i co, trzeba wrzucać figurki do gry, czyli skoczek C6, potem goniec B7, wieża C8, dama B6, H5, jakieś takie różne sztuczki, bajery w tej pozycji mamy do zastosowania. Okej, goniec G5 ze strony rywala, to jest taki ruch na związanie. Ja zadam pytanie rywalowi, H6, o co ci chodzi, mordo? Żeby tego gońca stąd wyrzucić najchętniej, jeżeli zbije, to super, bo czarnopolowy goniec jest bardzo ważny w tej pozycji. Rywal jeszcze popełnia większy błąd, ponieważ nie zauważył, że teraz, kiedy mój goniec stoi na przekątnej z hetmanem i kiedy wykonam posunięcie E5, no to okaże się, że ten hetman no, musi odejść, ale tutaj jeszcze wisi goniec, którego atakuje za pomocą swojego piona. No i w tej sytuacji po prostu cyk, bijemy hetmana. Po odbiciu skoczkiem wchodzimy z podwójnym atakiem na króla, gońca, zdobywając kolejny materiał. Chyba, że rywal znajdzie taki ruch jak skoczek E3, który jest dosyć ciężki do znalezienia w tym momencie, ale... Może rywala będzie na to stać. Po skoczek E3, brawo dla rywala. Gramy ruch G5, żeby pozbyć się teraz obrońcy jedynego tego skoczka, a po wieża D1 oddamy naszego hetmana. Też teraz bijemy skoczka, bo goniec odszedł od jego obrony. Goniec F2. No i teraz możemy przykładowo sobie tym hetmanem odejść na F4, żeby zagrozić tutaj różnymi bateriami na króla rywala oraz zagrozić biciem na C4. Także zobaczymy, czy rywal znajdzie, że jego goniec podwisa w tej pozycji. Znalazł, brawo. Ale robi to w na tyle nieudolny sposób, że teraz mogę... Aczkolwiek tu wisi jeszcze pion. Może to nie jest aż tak nieudolne, jak mi się wydaje, ale przetestuję rywala, bo jak zbije skoczka, to wisi goniec na D5 jeszcze. Także rywal powinien bić na B7. Zobaczymy, czy rywala będzie na to stać. Goniec jeden, dziwny ruch, bo teraz mogę wtrącić kolejnego szacha i po raz kolejny motyw podwójnego ataku w tej pozycji występuje. Okej, no i odbijamy teraz hetmanem gońca. No i rozwijamy kolejne figury do gry. Myślę, że w tym momencie możemy może przerwać teraz tą partię, czy... No bo nie wiem, czy rywal chce... Czy widzę, że rywal właśnie chce kontynuować walkę, a nie wiem, czy wy chcecie oglądać. W jaki sposób się tu rozprawiam z rywalem, ale myślę, że chcecie. Myślę, że jak już jesteście, to w formie nagrody dla was bardziej. To jest, pokażę wam, w jaki sposób zajechać tego rywala. No, bo generalnie plan jest bardzo prosty. Wprowadzam wszystkie figury jak najbliżej króla. I im więcej zagrożeń stworzę rywalowi, tym większa szansa, że nie będzie miał możliwości się przed nimi wybronić. Także dziękuję dla rywala za to, że się poddał, że nie muszę kasować filmiku, znaczy obcinać. Lecimy E4 z Dawidem 712. Startujemy z ruchem E4, C5. Dobra, także lecimy ponownie Gambit Mora. Jego nie stosowałem, cały czas grałem główne warianty w Sycylu, bo mam taki jeden swój wariancik, w którym miałem 100% w ogóle na tym turnieju, z wszystkimi wygrywałem, niezależnie od pozycji, jak ciężkiej pozycji nie miałem, to po prostu zawsze mi się udało wygrać, także to jest plus. Dobra, i teraz mamy dwa sposoby na grę, bo możemy zbić pionka na C5. Generalnie skoczek C6 nie jest dobrym ruchem, bo to daje mi opcję wyrzucenia go stępem i zagarnięcia centrum, czyli to, co mówiliśmy dwie partie temu, że nie powinniśmy w ten sposób właśnie poczyniać czarnymi. Dlatego może na potrzeby tego zagram właśnie w ten sposób. Mógłbym zbić na C5, ale ten pionek byłby zdublowany i w przyszłości rywal mógłby go odbić bardzo prosto. Także ja chcę takiego pionka trzymać na polu D5, żeby to był taki centralny pion, który po prostu bardzo mocno uprzykrza życie temu skoczkowi i sprawia, że rywal samemu nie może zagrać pionem na D5 z zagarnięciem centrum. Skoczek E5 w porządku. No i my teraz będziemy łapać tempa na tym skoczku, czyli lecimy F4. Lecimy tymi pionami do przodu, staramy się tutaj pokarać naszego rywala za tą taką grę bardzo
nieroztropną, lecimy H4 z planem H5, tutaj już bezpośrednia groźba złapania skoczka następuje. Raczej nie polecam wam, żebyście próbowali za wszelką cenę jechać pionami, ale to mi przypomina taki wariant Alechina, który powstaje po ruchu skoczek F6 w pierwszym ruchu i tam też tym pionkiem lecimy, potem wyganiamy te skoczki. Siwy dym się dzieje. Okej, okay, skoczek F6. Dobra, teraz pokażę wam, że samymi pionkami można wygrać partię. Lecimy E5. Skoczek E4 i zaraz zagramy H5. I będzie niezły oro na rywalu. H5 z dużymi problemami u rywala. Ten skoczek na G6 nie będzie miał gdzieś się podziać. Okej, okay, lecimy H5. Skoczek G3 teraz jest to ruch, który rywal może spróbować zagrać. Żeby pokazać mi właśnie, że te pole G3 bardzo osłabiłem, ponieważ wyszedłem obydwoma pionami od jego obrony. Także zobaczymy, czy rywal na to się zdecyduje. Natomiast ja uważam, że nawet tam w tym wariancie mam jeden ciekawy trik, który chciałbym na pewno spróbować przetestować. Także teraz jeżeli rywal... No, rywal szuka prawdopodobnie odejścia z koczkiem, no i znalazł w postaci bicia na E5 od białym pioneczkiem. No i widzowie, zrobiliśmy 8 ruchów pionami i mamy figurę więcej. Czy to jest powód do dumy? Szczerze niekoniecznie, ale jeżeli wiecie, dlaczego dane decyzje podejmujecie, to możecie sobie na nie pozwolić. Tym bardziej, jak rywal jeszcze daje sobie zamykać czarnopolowego końca i robimy 9 ruch pionem. Wydaje mi się, że ostatni w najbliższym czasie. Teraz pasuje wprowadzić troszkę figurek do gry. Okej, okay, rywal gra F6. No, pasuje szczerze chyba wprowadzić kolejną figurkę, czyli chyba tej, której nie powinniśmy wprowadzać, czyli hetmana. Czyli to jest partia, można powiedzieć, że antyzgodna z zasadami, którymi się kierujemy w szaszkach, bo... Ani hetmana wcześniej nie rozwijamy, ani nie osłabiamy króla wcześniej, ani nie idziemy pionami do przodu. Coś pięknego, piękna partia w naszym wykonaniu. I to wszystko, najśmieszniejsze jest to, że to jest wszystko prawidłowe, wiecie, to mnie martwi. Że te ruchy, które wykonujemy, są dobre. 11 ruch, 10 ruchów za pomocą pionu, to jest naprawdę niepojęte dla mnie. Okej, teraz wisi hetman, dlatego trzeba zbić i wprowadzając gońca od razu do gry, wymienić go, żeby się nie nagrał czasem. Okej, lecimy skoczek D2 z planem skoczek C4, żeby teraz nasze rywala hetmana pokarać za zbyt wczesne wyjście. No i zaraz lecimy goniec D3 z planem goniec G6. Oddajemy, podstawiamy gońca pod pionka, po czym kiedy rywal zbije, to wpakujemy się na F7, F8 z różnymi groźbami matowymi. No to już jest pozycja bardzo, bardzo ciężka. Jejku, przepraszam cię, rywalu, że musisz grać gońcem pod pionka. Ała, ale mnie to boli. Teraz skoczek C4 z atakiem na hetmana i wejściem na pole D6, po czym wejdziemy hetmanem na F7, jeżeli rywal nam do tego dopuści. A boję się, że nam dopuści do tego. Okej, skoczek D6. Nie, no bierze właśnie może zagrać, bo atakuje hetmana w sumie, takie dosyć logiczne. Po czym zejdę hetmanem albo na E3, albo na G3. Może na E3, żeby tutaj dać sobie szansę ewentualnie wejścia jeszcze do centrum. Chcę zbić pionka na G5 i dać matę rywalowi, jeżeli się uda. A czy się uda, zobaczymy za 3 ruchy. No i się udało. Pyk, bierze F6, hetman G7, król D8, hetman bije F8. I zabawa się kończy w tym właśnie momencie. Pyk. Bijemy pionek. Okej, moglibyśmy zbić wieżę, ale wtedy król mógłby zbić skoczka, bo ten pionek jest bardzo istotną figurą w naszym obozie. Także bijemy hetmanem na G7 po prostu. Jeżeli wieża F7, to bijemy. No ale rywal już nie da nam pokazać. Jeżeli teraz rywal by zagrał król D8, no to hetman bije F6 i król nie ma możliwości ucieczki na skrzydło hetmańskie, bo figury mu w tym nieco przeszkadzają. Także mamy 89, jeśli się nie mylę teraz, punkcików. Tak jest, także mamy jeszcze przed sobą prawdopodobnie dwie partie. Chyba że za tego 1520 dostaniemy aż 11, no to byśmy się idealnie zmieścili. Zobaczymy. W poprzedniej partii było G6, teraz wam pokażę, w jaki sposób gramy, kiedy gramy skoczek F6. To jest taki bardzo boczny wariant w Sycylu. Natomiast chciałem wam go pokazać, ponieważ on jest bardzo ciekawy i zastosowałem go nawet w paru partiach szybkich. Przeciwko rywalom jest naprawdę bardzo ciekawy pod tym względem, że mało kto go zna. A idea tego ruchu polega na tym, że jest to taka lepsza wersja Alechina z tego powodu, że teraz nie mamy, rywal nie ma możliwości tak prosto zagrać B4, D4 znaczy się, bo wtedy wymienimy tego pionka i te jego pionki C4, E5 już będą nieco słabe. Okej, okay, rywal teraz poganiał naszego skoczka troszkę, ale spokojnie, bo teraz mamy zaraz D6, goniec G4, skoczek D7 i robimy oro na rywalu, bo ten pionek z E5 po prostu upadnie. No i tak naprawdę już upadł. A goniec na D3 już wisi. No rywal totalnie bez pojęcia. Chciałbym wam tak po prostu wytłumaczyć, dlaczego rywal popełnia błędy, ale nie widzę powodu, bo rywal widząc to, że wisi mu pion, mógłby go po prostu go wymienić. Ja wprowadzam hetmana do gry i dopiero potem zrobić to samo. Ale rywal nie przejmuje się w ogóle tym faktem. No i teraz rywal zapomina, że przez to, że jego dwa pionki odeszły od obrony punktu D3,
to jego goniec jest podbiciem. No i wraz z tworzeniem linii D mogę wprowadzić Hetmana do gry i... No i właśnie dlatego... No i właśnie dlatego rywal złożył broń po pół minuty. Także przepraszam, że tak szybko wygrałem partię. Dobra, no i tym pewnie tą partijką skończymy nasze rozważania, także może teraz rywalowi uda się nieco dłużej wytrzymać w tym wariancie naszym po skoczek F3, skoczek F6. To nie działa w przypadku, kiedy rywal gra właśnie skoczek C3 albo goniec C4, bo jak teraz zagralibyśmy skoczek F6, to po E5 nie mamy skoczek D5, bo ten goniec blokuje. Ale co robimy, kiedy goniec wychodzi? Gramy po prostu E6, czyli blokujemy możliwość rywalowi atakowania. Dużo teraz osób wiem, że gra D5. Ja staram się właśnie bardziej tego gońca za pomocą ruchów A6 B5 tylko wykopywać, szczerze wam mówię, bo tutaj raczej w centrum rywal jest szybszy w rozwoju. Popatrzcie, on ma więcej figur niż ja na razie w grze. I otworzenie w centrum będzie raczej na jego korzyść bardziej niż na naszą, wiecie? Także raczej wolę się z tym wstrzymać. Lecimy teraz gońca na B7, postawimy takie bardzo typowe ustawienie Białopolaka w tej strukturze, kiedy mamy pionki D7, E6, F7. No i co? To teraz sobie rozwijamy kolejną figurkę skoczka, może wejdzie nim na centralne pole D4 w celu ataku. Pamiętajcie, że skoczki lepiej się czują oczywiście w centrum niż na bandzie, bo na bandach nie mają tyle dla siebie miejsca niż w centrum. Oczywiście czasami je tam wrzucamy, ale musi być tego jasny powód. Okej, chcemy postawić skoczka na F6, ale dostaniemy E5 i nie będzie pewne, gdzie tym skoczkiem odejdziemy. Dlatego ja pójdę na E7 i pójdę na G6 potem, żeby zaatakować gońca z pola F4. Także skoczek G6. Teraz goniec prawdopodobnie musi opuścić to miejsce F4, jeżeli nie chce zostać zjedzony. Także pewnie może pójdzie na G3. No i teraz tak, mamy dwie opcje. Albo rozwijamy figurki na E7 gońca i robimy krótką, albo ganiamy gońca z G3. Ja wybieram to drugie. Już dzisiaj strategicznie wygraliśmy parę partii, dlatego teraz pokażę wam, jak po prostu spróbować pojechać rywala. Ale rywal bardzo dobrze reaguje, bo po H4 teraz rywalowi zwalnia się pole H2 dla jego gońca. Także trzeba przyznać, że rywal tutaj już naprawdę ogarnia, co się dzieje na desce. No i teraz gramy goniec E7 i tak zrobimy krótką roszadę. Tylko że sprawdziliśmy rywala, czy znajdzie powód, dlaczego zagraliśmy tym pionkiem H. A ten pionek jest też bardzo dobrze broniony, bo popatrzcie, że moje cztery figury na ten moment go bronią. Także jemu się tutaj większa krzywda stać nie powinna. Okej, rywal będzie chciał dojść do E5, dlatego ja zagram taki profilaktyczny D6, żeby tak jak w tamtym przypadku wcześniej nie było możliwości w ogóle rywalowi zagarnięcia centrum za pomocą ruchów E5 przykładowo. O, rywal i tak to robi, także mnie to cieszy, bo mogę teraz po prostu zbić sobie na E5. I powinno być w porządku. Jeżeli pójdą wymiany do spodu, no to oczywiście lejemy to wszystko na łeb, na łepetynę. Okej, i popatrzcie, jak bardzo pozycja się otworzyła, a jakie figurki mamy na szachownicy. Teraz nasze gońce wchodzą na piekielnie mocne przekątne, które prowadzą do tego pana, czyli do białego króla. I teraz, kiedy wejdziemy hetmanem na G5, grozimy matem w jednym posunięciu za pomocą ruchu hetman bije G2 w następnym zagraniu, jeżeli rywal tego nie wybroni, a jeżeli F3, to wchodzimy wtedy na pole G3 i stamtąd atakujemy po czarnych polach, także niezależnie od ruchu, jaki rywal wykona, to osłabi się w tym momencie, albo straci materiał. Także to jest naprawdę sytuacja bardzo, bardzo kryzysowa. Grozi też... Ojejku, ja miałem goniec B3 po prostu. I rywal nie może odbić pionkiem, bo jest związanie. Przepraszam, widzowie. Na pewno ktoś mi to wypomni, jeżeli do tego momentu dotrzecie wraz ze mną. Wieża F2. Ciekawy ruch. Szach na H2, król F1 i goniec G3. Żeby zmusić wieżę do odejścia, ona się pewnie gdzieś ruszy, po czym wejdzie hetman na H1 z matem. Tak to widzę. A czy tak będzie? Zobaczymy. Jeżeli nie, to zaraz wejdziemy tą wieżą na linii H i pokażę wam, że za pomocą tego pionka możemy wejść figurką, ale rywal sobie zabrał jedyne pola, żeby opuścić pierwszą linię, a po szachu na H1 po prostu wchodzimy z matem. Także to by było na tyle. 1500 przebite, lecimy dalej. Partie wymagają już rozwijania figur na pewno, żeby te figurki miały swój charakter na szachownicy, żebyśmy wiedzieli, dlaczego je stawiamy. Ale dalej widzicie, że maty w jednym są codziennością, także dla każdego, kto ma tam ranking 1100-1200, radziłbym naprawdę wyprowadzać lekkie figury, czekać z hetmanem, zabezpieczać króla, albo grać tak jak głupio, ale zarazem skutecznie. Także dziękuję bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie o like, o subskrypcji. Jeżeli dotrwaliście, napiszcie Gamitomaniacy w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko, tak jak zresztą każdemu, bo bardzo, bardzo wszystkich lubię i szanuję wasz czas poświęcony na oglądanie mojego kanału. Także dziękuję, do następnego, cześć i czołem, hej, hej!